Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Skrzydła Mazowsza. Jestem na startowisku w Brzuzie, czekam na kolegów z Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Zamierzamy dzisiaj chwilę polatać, a po naszym niebie śmigają młodzi podchorążowie z dęblińskiej szkoły Orląt. Zaraz zgłaszamy do FIS-u, żeby tutaj zachować separację. A ja Was zapraszam na oglądanie tego odcinka. No i dojechał do startowiska jako pierwszy kolega Tomek. Cześć Tomusiu. Cześć. Zrobiłeś w końcu. Pierwszy raz jestem, no wiesz, kurde, musiałem się rozejrzeć. Nie no, pewnie, że tak. Lepiej wcześniej przyjechać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Na spokojnie sprzęt rozłożyć, tak. Jak Ci podoba startowisko? No powiem Ci, zaskoczony jestem. Bardzo fajna górka. Kurczę, nie? Kierunek dzisiaj mamy praktycznie północny. Także na stronę kościoła będziemy startować. Ewentualnie delikatnie tutaj na drzewa. Ale jest miejsce. Jest miejsca z każdej strony podejście do lądowania. A nad łąkami stado bocianów. Cześć. Miło Cię widzieć na startowisku po raz kolejny. Ostatni raz widzieliśmy się 2 dni temu, także no, teraz większą grupą dzisiaj, mam nadzieję, polatamy. Pogoda się troszeczkę ustabilizuje, a wiatr jest w sumie taki, jak ICM pokazywał. Chmury na 600 metrach, pierwsza warstwa. Zobaczymy, co dalej. Także jeszcze czekamy na kogo? Pana Irka, dobra. Cześć Irku! Hello! Nareszcie na Twoim terenie. Nareszcie. Ile ja Cię już nie widziałem? Miesiąc. Cześć. Gdzie tam? Ostatni raz to widzieliśmy się u Mariusza na startowisku. Możliwe. Dawno, dawno temu. No. Fajnie. Dzisiaj będziemy większą grupą. Padało po drodze? Ja powiem Ci, że kapiło trochę, no gdzieś tam jak jechałem. Patrz, to nie? Samo masz. Trzeba było wyterawki chodzić, nie? Opad konwencyjny, także przejdzie. No, z tamtej strony, tam właśnie trochę pada, patrz, to widać biały. No to dzisiaj ekipa mocna, Arek do nas dojechał. Trzeba, bo trochę chłodno jest. Cześć kolego, widzę, że w końcu przyjechałeś, naprawiłeś sprzęt. O, niedobrze. Ale coś, pogoda taka o. No. Czekamy, ICM pokazywał, że konwencyjny będzie do 17, znaczy do 17.15, tak mniej więcej w tych granicach, 17.30. Zobaczymy. Ale rękaw się ruszyła, wisiał. No, no ja jechałem od tamtego kierunku, powiem Ci, z zachodniego, nie? 48, to powiem Ci, że tak. No właśnie, to blisko. Jirku, i co to za silnik? To jest stary, dobry JPX. A jak to mówią? JPX. Tak, JPX. Tak zwał. Śmigło trójłopatowe WTK. Nery niezawodne. A no właśnie. Teraz samo, to się mi nie przeszkadzało. Jak to już nie wiem, to mi trochę przeszkadzało. Ale miał już dobrze. Także koledzy się szpeją. Powoli. Tomek chyba będzie startował na rekonesans pogodowy. Zobaczymy, co powie. No i Tomasz na trajce szykuje się do startu. Wiatr aktualnie około 4 metrów na sekundę i zachodni.
Chodź mi go. No i dobra. Tomek wylądował po rekonesansie pogodowym. W zasadzie te chmury, które miały być na 600 metrach, rozpierzchły się, opad konwekcyjny ustał. Zrobiło się ładnie, spokojnie, dlatego startuję. Po mnie będzie startował Rajmund, no i po kolei Irek. A nie wiem, czy Arek będzie startował, ponieważ coś go bierze, także ciężko wyczuć. Miejmy nadzieję, że skusi się na dzisiejszy lot. No i koledzy startują, a ja robię wysokość i będę oczekiwał na nie. No, w powietrzu jest w miarę przyjemnie, nie jest zimno, wiaterku praktycznie w ogóle nie ma. Krążę sobie wokół startowiska, no i czekam, aż któryś z kolegów pierwszy wystartuje. No i patrzę na startowisko i pierwszy startuje Rajmund. No i z uwagi na fakt, że w grupie lata się raźniej, lecę do Rajmunda. Okazało się, że przy tym wietrze moje skrzydło jest troszeczkę szybsze od Kubika, więc wyprzedzam Rajmunda, robię nawrót i z powrotem ustawiam się za nim. No i mamy widok z kamery Rajmunda. Zrobiłem nawrót i ponownie za Rajmundem. I tak naprawdę dopiero teraz, jak montowałem ten materiał filmowy, kiedy dostałem filmy od Rajmka, zobaczyłem, jaka prędkość była mojego skrzydła. W powietrzu nie było to aż tak odczuwalne. No i po raz trzeci zakręcam, ustawiam się za Rajmundem. Będąc w powietrzu i mijając się 500 metrów nad ziemią, zawsze można pomachać do drugiego latacza. Rajmek lata na Niewiłku, skrzydło Kubik, a ja latam na Dobermanie dwójce, rozmiar 20, również ze stajni Niewiłka. Faktem, słońca nie było, było pochmurnie, ale naprawdę atmosfera tego lotu była fenomenalna. Można było polatać z kolegami i wykorzystać ten czas na nowe doświadczenia w powietrzu. Z Rajmkiem chwilę polataliśmy. Zobaczyłem, że Arek również wystartował. No, byłem zdziwiony, że źle się czuł, ale jednak postanowił wystartować. To mocniejsze było od niego. Lecę za nim. No i polatam wspólnie z Arkiem. Aktualnie przede mną stare dorzecze Radomki, Radomka Zachodnia, rozlewiska, piękne kolory, coś cudownego. A na koniec naszego dzisiejszego dnia lotnego jednak słońce postanowiło wyjść za chmur. Jeszcze kilka ujęć z Rajmunda kamery, a w oku kamery Tomasz na swojej trajce i Nukleonie oraz Irek na drifterze. Aktualnie przelatuję nad rozlewiskami. Są to rozległe rozlewiska w rejonie miejscowości Bobrowniki i Stawki. No i oczywiście nie wolno zapomnieć o sprawdzeniu, o kontroli stanu paliwa. Arek leci na skrzydle Fusion. Jesteśmy pomiędzy miejscowościami, po prawej miejscowość Bobrowniki, po lewej Przyluśnie. Tradycyjnie, żeby Arka nie przeganiać,
robię kilka S-ów. Arek już poleciał w kierunku startowiska, a ja, wykorzystując, że mam w miarę szybkie skrzydło, lecę jeszcze na rekonesans głowa czoła. A pode mną miejscowość Głowaczów, ulica Bankowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam Pawła, Kasię i całą rodzinkę. Pode mną rynek w Głowaczowie, sklep Top Market, bank. Przelatuję na drugą stronę drogi krajowej 48 i lecę nad Leżenicę. Jestem nad Leżenicami, bardzo ładnie widać elektrownię w Kozienicach, już rozświetlona. Robię przelot nad Leżenicami i zawracam nad Głowaczów. A pode mną szkoła w Głowaczowie. Kościół. Oraz Urząd Gminy w Głowaczowie po prawej stronie. W dole stadion Legionu Głowaczów i nowo pobudowany sklep Dino oraz Arka Firma. Lecę wzdłuż drogi krajowej 48 z Warki do Kozienic. Pode mną linie wysokiego napięcia, także trzeba tutaj uważać, lecieć przede wszystkim nad słupami, bo drutów nie widać. Most nad starym dorzeczem Radomki. Oraz most na Radomce. Robi się już późno. Widzę, że Rajmek i Tomek są już na ziemi. Powyżej widzę Arka i Irka. Także korzystając z okazji, że jestem niżej, podchodzę do lądowania. No to jest inne skrzydło. Co? Mówię, że to jest inne skrzydło. No podejście miałeś o wiele szybsze. No, o, Irek też ma szybkie skrzydło. Także panowie, wieczór naprawdę udany. Dokładnie. I radocha jest. Warp, tak? Drifter. Drifterek, nówka sztuka. Ale też chodzi w górze. Jak tam gdzieś zawieje, nie, to... No właśnie, jak skrzydełko? No powiem, że od Snake'a jest lepsze troszeczkę. Takie, wiesz, deskowate bardziej, ale też jest szybkie, nie jest tych wolnych skrzydeł. Ale zadowolony jestem, nie? I to jest najważniejsze. No, ma tutaj takie różne nowości, nie, że tak samo ma papa, nie trzeba spinać tak jak przy Snake'u, tylko zwróca się i już jest gotowe, nie? A zabezpieczenie masz, tak? Zabezpieczenie, takie sobie teraz wymyśliły, nowe, o. No już masz, odpuszczasz to. Tą taśmę, przepraszam, nie trzeba nawet odpuszczać, bo to już masz zrobiony tak pap. O, elegancko.
jak nie potrzebujesz papa, zakładasz. I wystarczy tylko speed. Tak, pewnie, że prędkości i tak są wystarczająco duże. No i tak to wygląda, nie? A tobie jak Arek się leciało? No bardzo fajnie. Fajnie, bo... ale chory jestem, jak będę chory, właśnie tak, przez ciebie. Właśnie tak mówiłem. Nie, tak... Niemożliwe. Kurczę, Arek nie. Startuje. Nie, jednak. Już, kurczę, przyjechałem, to już daj spokój. Rzeczy. Sprzęt jest, wszystko jest, to nie polecieć. Dokładnie. No właśnie tak liczę na to, że wyzdrowieje. Dobra panowie, także super, dzięki serdecznie za wspólne latanie. Było nas pięciu. Pięciu muszkieterów. Tak. O, właśnie, o, nigdy nie mamy zdjęcia. Yeah. Czekaj, tylko wylezę z tego. Część Stowarzyszenia Paralotniowego, Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Yeah. Tak jest. I plus jeden z przewozka.